Witajcie. W tym tygodniu bez zaskoczenia, czyli bardzo intensywnie. Tydzień rozpocząłem w poniedziałek od Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Brałem udział w panelu dotyczącym polityki wschodniej Unii Europejskiej. Mówiłem o tym, jak ważne jest kontynuowanie Partnerstwa Wschodniego, czyli zbliżenia poradzieckich państw do zachodniej demokracji. Projekt powstał w 2009 roku. Niestety Białoruś w zeszłym roku się z niego wycofała, a Ukraina dzisiaj za bycie w wolnej Europie wylewa krew. Mówiąc o rozszerzaniu się Europy i znoszeniu granic, w tym tygodniu dopracowywałem raport do przystąpienia Cypru do strefy Schengen. Jestem w tych pracach sprawozdawcą cieniem, ale najbardziej mój europarlamentarny kalendarz wypełni mi w tym tygodniu Heimat i śląskie sprawy. Ze studentami Uniwersytetu Śląskiego debatowaliśmy o tożsamości śląskiej. To była bardzo ważna i potrzebna debata o śląskiej tożsamości, języku śląskim i przyszłości śląskiej polityki. Dziękuję samorządowi Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego za tę debatę. I oczywiście Śląsko-Gotka, czyli moje nieustanne starania o uznanie śląskiego za język regionalny. Na posiedzeniu Komisji do Spraw Kultury i Edukacji przedstawiłem kolegom i koleżankom ze swojej grupy politycznej rezolucję. Rezolucję Parlamentu Europejskiego przygotowaną przeze mnie, która wzywa polski rząd do uznania śląskiego za język regionalny. Mogę Wam zdradzić, że koledzy posłowie byli bardzo zainteresowani. Część z nich już nawet wyraziła poparcie dla naszej śląskiej sprawy. A część podsunęła bardzo ciekawe pomysły na realne wdrożenie mojej inicjatywy. Czy jest szansa dla języka śląskiego? Pewnie zapytacie. Tak, jest. Trochę to jeszcze potrwa, bo Parlament Europejski to nie jest instytucja, która działa błyskawicznie, ale kropla drąży skałę. A co w ten weekend w regionie? W sobotę spotykam się z członkami stowarzyszenia FEST na zaplanowaną akcję sprzątania lasu wokół jankowickiej Studzienki. W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Niestety obowiązki zawodowe uniemożliwiły mi włączenie się w działania, ale teraz nadrabiam. Mam nadzieję, że dopisze nam pogoda i wspólnie będziemy mogli wesprzeć nadleśnictwo w Rybniku. A już w niedzielę 1 maja wyjeżdżam do Strasburga, bo od poniedziałku rozpoczynamy kolejną sesję plenarną w stolicy Alzacji. Nie sposób się nudzić, ale Wam życzę miłego i spokojnego, długiego weekendu.